Na pewno uskrzydlona. A ja zacznę od takiego pytania na zasadzie gdybania, bo dowiedziałyście się o tym awansie po zakończonym meczu, ale gdybyście wiedziały wcześniej, że wygrana 3-0, 3-1 może powodować awans na trzecie miejsce w tabeli i uniknięcie Serbek, to mogłoby coś zmienić? Myślę, że najważniejsze było, żeby wygrać ten mecz. My się skupiałyśmy na sobie, a wiadomo, że Niemki postawiły się, one nie grały tak naprawdę o nic, to my walczyłyśmy o coś, więc ja wiedziałam, że to będzie bardzo ciężki mecz, tak? Wiedziałam, że Niemki wyjdą nakręcone i nie ma teraz co kalkulować. Ważne, że jesteśmy w najlepszej ósemce i to cieszy. A jeżeli chodzi jeszcze o to spotkanie, dużo się działo, dużo się mogło wydarzyć w każdym momencie i chyba najbardziej można żałować gdzieś tego właśnie czwartego seta, tej końcówki, bo niewiele zabrakło, a byłoby to 3-1, no i później w konsekwencji też to trzecie miejsce. Myślę, że tak. Myślę, że to jest wielka szkoda, bo jeszcze piłkę meczową jest w górze, ale no niestety, tak, jest sport i troszkę jest to smutne. Można powiedzieć, że nie zakończyłyśmy takim wynikiem fajnym 3-1, ale wiemy, same, wszyscy widzieli, jak Niemki walczyły, jak walczyły w obronie, jak grały w bloku, więc u nas widać to niestety to zmęczenie, tak, to granie dzień w dzień, ale jesteśmy zadowolone, tak? Jest to dla nas naprawdę dobry wynik i coś wspaniałego, że potrafiłyśmy dojść teraz do tej najlepszej ósemki na Mistrzostwach Świata. No i każda kolejna wygrana buduje ten zespół, o którym mówimy, że to jest nowa odsłona reprezentacji Polski, że potrzebujecie tego czasu, tych doświadczeń, tych pozytywnych, ale tych trochę negatywnych też, żeby właśnie wyciągnąć z nich wnioski i już z tymi najmocniejszymi ekipami grać tak jak z Amerykanki w ostatnim czasie. Tak, dokładnie. I myślę, że to na pewno jest coś fajnego dla nas, dla reprezentacji. To widać, że my jesteśmy mocniejsze, widać, że to jest nowa reprezentacja, widać, że inaczej myślimy, chcemy wygrywać, nie boimy się grać i to naprawdę buduje i jest to naprawdę coś fajnego, że nam się udało wejść do tej ósemki, tak jak mówię, powtarzam się, ale jest to sukces, więc z tego trzeba się cieszyć.